Dzisiaj znowu pójdę do niej. Powiem jej przepraszam, że byłem taki głupi. Będę się korzył przed nią i błagał o litość. Może się zlituje i wybaczy mi. Bądź co bądź, to będzie mój piąty dzień. 4 dni pod rząd błagań i korzeń przed nią bez jej reakcji. No oprócz pierwszego dnia, gdy kazała mi się wynosić. Może dzisiaj, 5. dnia, okaże mi swą łaskę. Mieszka ona daleko od ludzi, w dużej willi. Nikt jej nie lubi, nikt jej nie odwiedza. Nie ma z nikim kontaktu. Pasuje jej to. Tylko ja, głupi, muszę do niej jeździć, bo się w niej zakochałem. Kocham ją najmocniej na świecie. Bez jej przebaczenia nie chcę żyć. Pewnie będzie jak zwykle leżała na leżaku przy basenie. Będzie miała założone czarne okulary. Będzie udawała, że mnie nie słyszy. Jestem u niej. Basen jest z tyłu domu. Nie wpuści mnie przez drzwi. Musiałem zakraść się od tyłu i przeskoczyć przez ogrodzenie. Dobrze, że psy mnie nie atakują. Przyzwyczaiły się. Amstafila blador. Tak samo jak ochroniarz. Pierwszego dnia reagowali agresją, ale przyzwyczaili się. Ona leżała na hamaku. Wciąż w tej samej pozycji. Wciąż w tym samym stroju topless. Wciąż się opalając. Zwróciłbym jej uwagę na to, ale najpierw wybaczenie. Podchodzę do jej leżaka. Ignoruje mnie. Jej psy spoczywają pod leżakiem. Ochroniarz wciąż stoi oparty o drzewo. Powoli zaczynam lubić tutaj przychodzić. Od 5 dni nic się tutaj nie zmienia. Codziennie o tej samej porze. Jest tak samo. Widać, że wszystko przyszykowuje specjalnie dla mnie. Tak bardzo jest pochłonięta przyszykowywaniem dla mnie tego wszystkiego, że nie zauważyła, że w basenie woda zaczęła gnić. Jak mi wybaczy, wymienię jej tą wodę. Ba, w ramach kary, jaką sobie zadam, sam będę tą wodę z basenu wybierał szklanką. Klękam po jej prawej stronie. Składam ręce jak do modlitwy. Zaczynam swoją godzinną tyradę. Mówię, jak bardzo ją kocham. Jak żałuję swoich słów. Że ją zdradziłem. Przepraszam ją za wszystko. Mówię, że jest piękna. Jak bardzo jej nie doceniałem. Błagam o wybaczenie. Zaczynam płakać. W końcu kończę tę tyradę. Kończę kolejną godzinę. Słońce pali mnie niemiłosiernie. 32 stopnie na dworze. Ona nic. Dalej milczy. Zrozpaczony wyciągam nóż z pochwy i wbijam jej go w pierś. Idealnie pod pierwszym ciosem noża. Pora zacząć drugi wiersz. Sprawdzam psy. Wciąż mają poderżnięte gardła. Idę napoić ochroniarza. Dałbym mu coś do zjedzenia, gdyby nie to, że wyrwałem mu wszystkie zęby. Sprawdzam gwoździe. Wciąż jest przybity do drzewa. W jego oczach widzę błaganie o dobicie. Nie! Nie dobiję go, póki ona mi nie wybaczy. Tak bardzo ją kocham. Tak bardzo.